oddział dziecięcy pęka w szwach. Tak sytuację w kaliskim szpitalu relacjonuje ziemia kaliska. Ponadto spór o basen Delfin, a także ogrom emocji sportowych z kaliskimi drużynami w roli głównej. Dziś ostatni dzień listopada. Czas na kolejny odcinek latarnikowego podcastu. Czym żyje Kalisz ostatnich 7 dni? Zaczynajmy! Basen Delfin to jeden z głównych tematów najnowszego wydania Życia Kalisza. Redakcja na pierwszej stronie informuje o sporze ze wspomnianym obiektem w tle. Czego spór dotyczy? Chodzi o siłownię, której ma zabraknąć nowej koncepcji pływalni. Przeciwny temu pomysłowi jest m.in. radny Marcin Małecki, który wśród argumentów wymienia zwiększenie atrakcyjności obiektu czy popularność siłowni we wcześniejszej odsłonie basenu. Według radnego pomieszczenia dla siłowni mogłyby być wygospodarowane z części planowanych przestrzeni socjalnych. Przeciwny sugestiom jest prezydent Gnastowski, który zauważa, że w bliskiej odległości od obiektu znajduje się już kilka siłowni, więc nie ma potrzeby, by dodatkowa powstawała w obrębie basenu. Jak podaje prezydent, Delfin ma spełniać wszelkie standardy, w tym te stawiane przez Światową Federację Pływacką. Obiekt ma mieć docelowo 1600 m2 powierzchni, a na działce znajdzie się również miejsce na parking dla samochodów. Wprost z basenu Delfin przenosimy się do kaliskiego okrąglaka. Ziemia kaliska informuje, że oddział dziecięcy pęka w szwach, ponieważ przybywa dzieci zarażonych wirusem RSV. Jak czytamy w artykule, na oddział między 4 a 18 października przyjęto aż 12 młodych pacjentów i tendencja jest wzrostowa. Rzecznik placówki Paweł Gawroński wspomina, że jeszcze nie jest aż tak źle, by odsyłać dzieci do innych miejsc, ale średnio wykrywany jest jeden przypadek zachorowania dziennie. Wszystkie dzieci mają zapalenie oskrzeli. Najmłodsze z nich ma 4 lata. Kaliskie przypadki RSV to nie wyjątek. Wirus atakuje w całej południowej Wielkopolsce. Zapełniają się szpitale w Pleszewie, Jarocinie czy Ostrzeszowie. Kaliski szpital zaznacza, że wirus atakuje wcześniaki, dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną oraz np. wadą serca, w skrócie pacjentów z obniżoną odpornością. Powikłania infekcji mogą dotyczyć zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli czy ucha środkowego. Wśród głównych objawów są kaszel, katar, podwyższona temperatura czy trudności w odkrztuszaniu wydzieliny. Wirusem można zarazić się drogą kropelkową, a receptą na ochronę według lekarzy jest przede wszystkim obserwacja dzieci i nieignorowanie objawów. W Akademii Kaliskiej odbyła się druga Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny z udziałem profesora Andrzeja Wojtyły oraz profesora Witolda Zatońskiego. Na sesji plenarnej powitano również doktora Jurgena Rema, doktora Aureliusa Weryga oraz doktora Jarosława Nenemana. Omawianym tematem podczas konferencji był m.in. rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1990-2020. Raport Europejski Zdrowie i Zrównoważony Rozwój w świetle pandemii przedstawił profesor Martin McKee. Na temat alkoholu i zdrowia w krajach centralnej i wschodniej Unii Europejskiej opowiadał dr Jurgen Rem, a historię oraz informacje o obecnym stanie zdrowia w Polsce przybliżył profesor Witold Zatoński z Akademii Kaliskiej. Gry planszowe grano już w starożytności. Jak zaznaczają pracownicy miejskiej biblioteki, jest to świetna zabawa towarzyska, więc z definicji potrzebni są do niej towarzysze. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Snyka organizuje dwa kluby gier planszowych, Kubus oraz Solaris, które odbywają się kolejno we wtorki i środy. Obecnie można zauważyć renesans gier planszowych jako alternatywę dla komputera i telewizji. Gry bez prądu to idealny sposób na rozrywkę połączoną z edukacją, integracją oraz dyskusjami w gronie przyjaciół lub rodziny. Miejska Biblioteka oferuje szeroki wachlarz gier planszowych, od gier dla dzieci po gry familijne, przygodowe czy strategiczne. Więcej informacji o klubach można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Na koniec przechodzimy do części sportowej naszego podcastu i tu zaczynamy od wygranego meczu kaliskich szczypiornistów. Kaliszanie podejmowali na wyjeździe Unię Tarnów, a mecz zakończył się wynikiem 31-26. Początek spotkania był szczęśliwszy dla MKS-u, ale już po 10 minutach gry na tablicy widniał wynik remisowy. Od tego momentu przewagę zaczęli zyskiwać gospodarze, prowadząc nawet 3 bramkami. Dobrą passę Unii Tarnów przerwał czas dla kaliskiej drużyny, który namieszał w szeregach gospodarzy. Na podobny ruch starał się decydować również szkoleniowiec Tarnowian, ale jego decyzje nie pomogły ani przed, ani po przerwie. Dla Kaliszan to już trzecie zwycięstwo z rzędu. Obecnie MKS zajmuje 4. miejsce w tabeli. W tej części nie mogło także zabraknąć miejsca dla KKS-u, który w tym tygodniu miał niezwykle intensywne dni. Duma Kalisza podejmowała u siebie Raków Częstochowe w Pucharze Polski oraz grała wyjazdowo ligowe spotkanie z Garbarnią w Krakowie. Niestety oba starcia zostały przegrane, co w przypadku meczu z Rakowem pozbawia Kaliszan dalszych marzeń o przygodzie w Pucharze Polski. We wtorkowym meczu KKS zaprezentował się naprawdę dobrze i mimo że finalnie na tablicy wyświetlał się wynik 2-1, to z pewnością nie było się czego wstydzić. Kolejny test dla nowego trenera KKS-u odbył się już w piątek. Kaliszanie wyszli wysokim pressingiem do gospodarzy w nieco zmienionym składzie względem meczu pucharowego. Taka taktyka jednak na nic się zdała i ostatecznie starcie zakończyło się przy stanie 3-1 dla Garbarni po ostatecznym ciosie Wojciecha Słomki w 79 minucie. Pierwsze kroki Bogdana Zająca w kaliskim klubie były skomplikowane, tym bardziej, że rozpoczął on od niezwykle trudnego spotkania z Rakowem. Być może gdy pierwszy kurz zmian już opadnie, nowy trener będzie mógł spokojniej budować zespół i punktować w lidze, gdzie KKS zajmuje obecnie 13 miejsce. Tym akcentem kończymy podcast w ostatnim dniu listopada.
Zachęcam oczywiście, by nadrobić część artykułów z minionego tygodnia. Warto zwrócić uwagę na wywiad z Jakubem Pogorzelskim na temat nowego trenera KKS-u, czy analizę najbardziej zaniedbanych zabytków z naszej okolicy. Dodatkowo polecam tekst Mateusza Rabiegi, co dalej z wyrobiskami pocegielnianymi, który już od czwartku jest dostępny na naszej stronie. Pamiętajcie, by dalej śledzić wszystkie nasze profile, lajkować i komentować przygotowywane materiały, a także by powiedzieć o naszym portalu znajomym. Z tym ostatnim zadaniem pozostawiam Was w ten niedzielny poranek. Do usłyszenia!